Książka Antoniego Robbinsa Obudź w sobie olbrzyma jest jedną z najważniejszych pozycji na temat rozwoju osobistego ostatnich lat. Odsłania przed nami metody i techniki pozwalające po mistrzowsku wykrzesać z siebie wystarczająco dużo siły, by mieć wpływ na swój umysł, emocje, wygląd fizyczny czy też stan konta. Książka krok po kroku wprowadza nas w techniki samodoskonalenia, pozwalając zmienić swoje życie i osiągnąć to, czego pragniemy. W tym wideo postaramy się przyjrzeć najważniejszym aspektom, jakie możecie znaleźć w tejże pozycji. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ostatnio na kanale publikuję dość sporo recenzji książek, które w mojej skromnej opinii mogą pomóc Wam zmienić Wasze życie i podnieść je na całkiem inny poziom. Dziś przyszedł czas na kolejną z legendarnych pozycji, jaką jest Obudź w sobie olbrzyma Antoniego Robbinsa. Kiedy pierwszy raz wziąłem do ręki tą lekturę, miałem mieszane uczucia. Z jednej strony wiedziałem, że jej autor to człowiek sukcesu, z drugiej zawsze stroniłem od wszelkich guru motywacji. Zawsze bliżej mi było bardziej do poglądów Rafała Mazura z bloga Zen Jaskiniowca, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, niż do osób, które mówią, że wystarczy pozytywne myślenie i wszystko samo się ułoży. Oczywiście zawsze jestem zdania, że trzeba mieć otwarty umysł i sięgać po różnego rodzaju lektury, ucząc się wielorakich podejść do sukcesu i rozwoju osobistego. W związku z tym z zapałem przystąpiłem do zagłębiania się w lekturę Obudź w sobie olbrzyma. Sama książka ma ponad 650 stron pisanych drobną czcionką, w związku z tym było co czytać. Robbins poruszył w niej bardzo wiele aspektów życia każdego człowieka i problemów, z jakimi styka się większość z nas. To, co spodobało mi się w tej książce, to podanie różnych technik zmiany naszego życia. W lekturze jest ich cały arsenał i są opisane w bardzo dokładny sposób. To, co trzeba oddać autorowi, to fakt, że jest doskonałym mówcą, a jeszcze lepszym pisarzem. Wie, jak przykuć uwagę czytelnika i, co najważniejsze, wzbudzić w nas emocje. Lektura Obudź w sobie olbrzyma sprawia, że chcemy wprowadzić zmiany w naszym życiu. Robbins często odwołuje się do przykładów, czy to ze swojego życia, czy też to swoich kursantów lub jego klientów. Jedną z pierwszych rzeczy, która przyniosła mi bardzo wiele wartości, było pokazanie, jak ważne są słowa w naszym życiu. To, co wypowiadamy na co dzień, przekłada się na nasze życie. Słowa kształtują nie tylko nasze samopoczucie w danej chwili, ale również całe nasze życie. Zadam Wam teraz pytanie, czy znacie kogoś, kto narzekając przez cały czas osiągnął sukces i był przy tym szczęśliwy? Czy osoby, które rysują świat tylko w ciemnych barwach, osiągają to, co zamierzyły? A teraz kolejne pytanie. Czy kiedy przydarzy Wam się w życiu coś nieoczekiwanego, mówicie wszystkim, że macie problem, czy też raczej wyzwanie? To, co wychodzi z naszych ust, kształtuje nasz świat dookoła. Antony Robbins poświęca zagadnieniu naszego słownictwa wiele stron swojej książki. Słowa mogą zarówno nas osłabić, jak dodać nam sił. To, jak mówimy, przekłada się na to, jak żyjemy. Po przeczytaniu tej książki sam złapałem się wiele razy na tym, że po pierwsze moje słownictwo mogłoby być znacznie barwniejsze i tym samym bogatsze, jak również zacząłem zwracać uwagę na to, jakich słów używam ja i moi bliscy. Niesamowite, jak wiele możemy dostrzec, kiedy zaczniemy z uwagą słuchać innych i samych siebie. Zmieniając jedynie kilka słów, jakie używamy na co dzień, możemy w diametralny sposób odmienić nasz stan i to, jak postrzegają nas inni. Kiedy słownictwo jest bogatsze, pełne pasji i pozbawione negatywnych emocji, zyskujemy bardzo szybko. Kolejną techniką, której uczy Robbins w Obudź w sobie olbrzyma, jest nauka warunkowania neuroasocjacji. Brzmi zawile, prawda? Spróbujmy przetłumaczyć to na tak zwany chłopski rozum. W naszym mózgu znajdują się połączenia neuronowe odpowiedzialne za każdy aspekt naszego życia. W trakcie naszego istnienia na tym padole łez, w naszym mózgu tworzą się ścieżki, po których poruszają się nasze myśli. Niektóre z nich są niesamowicie stare i powstały bardzo wcześnie. Inne są całkiem świeże. Dla przykładu, włożenie ręki do gotującej się wody wytworzyło w nas bardzo mocne połączenie neuronowe, które mówi: tego typu zachowanie jest złe, musisz go unikać. Za każdym więc razem, kiedy widzimy garnek z gotującą się wodą, zachowujemy się ostrożnie. Tego typu rozwiązanie jest niesamowicie proste i pozwala naszemu umysłowi na podążanie utartymi ścieżkami bez konieczności zastanawiania się nad każdą najprostszą czynnością. Wyobraźcie sobie, że wstajecie rano i zastanawiacie się, jak się ubrać. Później idziecie do łazienki i myślicie nad myciem zębów czy też zrobieniem sobie śniadania.
Kiedy wychodzicie do pracy, cały czas analizujecie, jak zawiązać buty czy ubrać kurtkę. Tego typu życie byłoby istnym koszmarem. Niestety połączenia neuronowe mogą wytworzyć w naszym mózgu również złe nawyki. Jeżeli ktoś skojarzy przyjemność z piciem alkoholu czy też paleniem papierosów, tworzy w sobie toksyczną ścieżkę neuronową, która wpływa negatywnie na jego życie. Również w przypadku, kiedy dana osoba skojarzyła zjadanie śmieciowego jedzenia z czymś przyjemnym, sprawa ma się podobnie. Człowiek może również stworzyć pozytywne i wzmacniające ścieżki w jego umyśle. Skojarzenie codziennych ćwiczeń fizycznych z poczuciem zadowolenia, pozytywnymi emocjami i samorealizacją wytworzy w naszym umyśle połączenie neuronowe, które pozwoli nam zadbać o nasze zdrowie. Jak widzicie więc, tego typu połączenia możemy wytworzyć w każdej dziedzinie naszego życia, czy to w relacjach rodzinnych, czy też karierze, czy rozwoju własnej osoby. W związku z tym warto zastanowić się, jakie są nasze automatyczne zachowania, co chcemy zmienić i jakie nawyki usunąć, a jakie wprowadzić, aby nasze życie stało się wspaniałe. Kolejną rzeczą, jaka przykuła moją uwagę w Obudź w sobie olbrzyma, jest technika zadawania pytań. Anthony Robbins przedstawia nam metodę na odkrywanie nowych złóż kreatywności w nas samych. Jak to zrobić? Wystarczy zadawać sobie samemu właściwe pytania i czekać, aż nasz niesamowity umysł podeśle nam odpowiedź. My sami zapomnieliśmy, że rozmowa z samym sobą jest czymś bardzo ważnym. Zadawanie pytań o to, co chcemy osiągnąć w naszym życiu, może odmienić jego postrzeganie o 180 stopni. Zadając sobie pytania, nie tylko możemy rozwiązać nasze problemy, czy otrzymać odpowiedzi na nasze pytania, ale co ważniejsze, możemy przez nie dodać sobie sił. Oto, jakie pytania zadaje sobie Robbins, kiedy natrafia na jakiś problem, a raczej wyzwanie. Co dobrego niesie ze sobą ten problem? Co należy poprawić? Co jestem skłonny zrobić, aby wszystko zaczęło się dziać po mojej myśli? Co jestem skłonny przestać robić, aby wszystko zaczęło się dziać po mojej myśli? W jaki sposób mogę cieszyć się życiem, robiąc to, co konieczne, aby wszystko zaczęło się dziać po mojej myśli? Zobaczmy, jak w praktyce moglibyśmy wykorzystać ten zestaw pytań. Załóżmy, że jesteśmy otyli i chcemy schudnąć. Co dobrego niesie ze sobą ta sytuacja? Wydawałoby się, że nic. Jesteśmy grubasami. Być może jednak dzięki temu, że jesteśmy otyli, postanawiamy coś w swoim życiu zmienić, stać się kimś lepszym, pomóc sobie i być może zainspirować innych do działania, stać się wzorem do naśladowania, kimś, o kim będą mówić. Skoro jemu się udało, to mi na pewno też się uda. Co więc należy poprawić? Tutaj jest to chyba oczywiste. Musimy zrzucić zbędne kilogramy, ale oprócz tego musimy zmienić również nasze myślenie. Budka z kebabem musi zacząć kojarzyć się nam źle, a McDonald's powinien stać się ostatnim miejscem, do jakiego chcemy pójść z naszymi znajomymi. Co jesteśmy skłonni zrobić, aby stać się szczupłymi? Możemy zacząć regularnie ćwiczyć, możemy przejść na dietę, zacząć się edukować. Opcji jest naprawdę sporo. Ważniejsze jest jednak pytanie, co jesteśmy w stanie przestać robić, aby wszystko zaczęło się dziać po naszej myśli. Czy jesteśmy w stanie zrezygnować ze śmieciowego jedzenia? Czy jesteśmy w stanie zamienić konsolę do gier na bieżnię, a telewizor na basen? Jak możemy cieszyć się życiem, walcząc z samym sobą o lepszego człowieka? Odpowiadając sobie na te pytania, wyznaczysz sobie prostą ścieżkę, która prowadzi cię do celu, jaki chcesz osiągnąć. Osobiście uważam, że tego typu taktyka jest niesamowicie skuteczna i pozwala nam na osiągnięcie wymiernych rezultatów, o ile tylko dostatecznie często zadajemy sobie powyższe pytania. Musisz więc codziennie stawać przed lustrem i pytać samego siebie. Oczywiście, to nie jedyne pytanie, jakie możemy zadać sobie samemu. Możemy pytać o cokolwiek, zarówno rano, jak również wieczorem. Możemy pytać o nasze finanse, życie rodzinne, a także przeznaczenie. Uważajcie jednak, ponieważ odpowiedzi, jakie otrzymacie, mogą Was zadziwić. Anthony Robbins w Obudź sobie olbrzyma poświęca również bardzo wiele uwagi wartościom, jakie wyznajemy. Zadam Wam teraz pytanie. Czy znacie hierarchię swoich wartości i umiecie z pamięci wymienić 5 najważniejszych wartości, licząc od najważniejszej? Ja czytając tą książkę nie umiałem odpowiedzieć na to pytanie, które bądź co bądź jest szalenie ważne. Teraz jednak na moim pulpicie mam dodaną hierarchię swoich wartości i codziennie ją czytam, a czasami zmieniam poszczególne pozycje, przesuwając je to w górę, to w dół. Wydaje się to mało ważne, ale tak naprawdę ta lista definiuje to, kim jestem i jakie zasady wyznaję. Serdecznie polecam Wam zastanowienie się nad tym aspektem i stworzenie sobie własnej listy, ponieważ daje to bardzo wiele wartości i otwiera oczy na kluczowe kwestie tego, co naprawdę jest w naszym życiu ważne.
tworząc listę, może się bowiem okazać, że to, za czym teraz gonimy, znajduje się na jej samym końcu, a wartości nadrzędne, jak choćby miłość, są przez nas spychane na dalszy plan, a to przecież czyni nas nieszczęśliwymi. To tylko kilka z technik, jakimi dzieli się z nami w swojej książce Obudź sobie olbrzyma Anthony Robbins. Pomimo, że książka jest dość obszerna, czyta się ją bardzo przyjemnie. Autor potrafi pobudzić nas do działania i zapalić w nas iskrę. Czy jednak ta iskra przerodzi się w płomień zmian, który zniszczy nasze stare życie i wypali je do reszty, po to, aby na jego miejsce powstał nowy ład? To już zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Narzędzi do zmian mamy naprawdę sporo, a czasy, w jakich żyjemy, są najlepsze w historii ludzkości. Nikt jednak nie wprowadzi zmian za nas samych. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego wideo coś jednak w was się zmieni na lepsze i zaczniecie, tak jak ja i tysiące innych osób, zmieniać coś w swoim dotychczasowym życiu. Polecam wam serdecznie tą książkę i zachęcam was do pozostawienia komentarza z pomysłem na nowe wideo, tudzież kilkoma słowami na temat tego, czy ten materiał wam się podobał. Wystarczy dosłownie kilka słów. Będę za to bardzo wdzięczny. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.